Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avrest, to jest 7 Days to Die i dziś jedziemy na spotkanie przeznaczeniu. Konkretnie mówiąc, jedziemy oczyścić oraz zebrać jakieś tam ze rzeczy, jakąś paczkę czy cokolwiek takiego z domku poziomu trzeciego. Także wydaje mi się, że może być dość ciekawie. Zdaję sobie sprawę z tego, że to ciągle tak naprawdę jest ta pierwsza nasza lokacja, niemniej jednak... O kurczę, ty, czekaj. Już tu widzę, że nie sprawdzaliśmy tej skrzyneczki. Ja bym chciał chętnie tą skrzyneczkę sprawdzić, bo jednak nie chcę tej skrzyneczki sprawdzać. Także zdaję sobie z tego sprawę, ale nie zmienia to faktu, że dalej to byśmy poszli, myślę, gdzieś tam w czasie, gdy... No uda nam się troszeczkę podreperować ten nasz ekwipunek i faktycznie troszeczkę... jakby rozwinąć tę naszą postać. Dobra. Dawaj, bierz to od razu do łapki, proszę ciebie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nikt mnie tu nie będzie ścigać. No nie, jest ok. Czy mamy coś do jedzenia? Niezbyt. Czy mamy coś, co mi to daje? Regeneracja wytrzymałości, szybkość biegu. Dobra, możemy sobie to wypić. To jest zablokowane. O, kidełki. Nie wiem jak wy, ale ja ciągle coś tu... Horda idzie? Bonjour. Dzień dobry. Panowie! Wy nie jesteście z tego miejsca. Czekaj, to zablokowane. Dobra, czyli trzeba tam wleźć. A, czuję, że będzie niezły Meksyk. Nope. No, coś kurczę. No, nie bardzo mi to wygląda. Szczerze, spodziewałem się, że podłoga się urwie. A, tylko woda. Coś tu? Dobra, weźmiemy. Tylko papier to nie chcę. To jest jakieś magiczne i szalone prze... czyli pewnie pod ziemią trzeba będzie przejść. Takie rzeczy, kurczę, pieczone, dobra. To jest jak jest, po prostu i ty dobrze o tym wiesz. Bonjour. Przepraszam, ja nie chcę przeszkadzać. Zwłaszcza, że to jest trzeci poziom. Nie bardzo wiem, czego się można spodziewać. I raczej wolałbym, wiecie... Jakieś spokojne przywitanie, bez jakichś ekscesów. Proszę mi tutaj. Dobra, biorę wszystko, najwyżej później będę wyrzucał to, co niepotrzebne. Merci. No, sterta książek. O! Dzień dobry. Przepraszam najmocniej. No, pewnie. Dobra, to się wszystko zepsuje. O! I od nowa. Znowu serducho bije szybciej. Jest wyśmienicie. Czołem! No ja, wiem. Podejrzane, że... Tu kurczę, nikogo nie ma, ty. Siema! Ty gdzie są wszyscy?
Na pewno na dole jest ta skrzynka do zebrania. Kawa? Nie. Dobra, to oddaj mi te krzesełka. Cały czas zapominam, że tak na dobrą sprawę to my wcale nie jesteśmy już tacy, wiecie, jednostrzałowi, że tak powiem. O, specjalnie wziąłem w ogóle jeszcze to, żeby no w razie czego mieć szansę na to, że wypadnie nam dodatkowy punkcik umiejętności. Kartoszka nie chce. O, na przykład zobacz. Tylko to chyba tak nie działa z książką kucharską. Coś? Nic, nie chcę. Dobra, przeczytaj to. Weź se zjedz tą zupę. Tę kanapkę na glebę, te kości, dobra, niech będą. Kości zostały rzucone. Dzień dobry. Przepraszam najmocniej, Jezu. Sorry za najście. Kiedyś w końcu się uda, na pewno. Szczerze w to wierzę, że kiedyś się uda i zdobędziemy, kurczę, pistolet zwykły, no. Jak do tej pory to jest tragedia jakaś, czekaj, gdzie to jest? Sorry, winę tu, przepraszam, nie chciałem. Sorry za najście. Idziesz? Nie idziesz? No chodź tu. Jezu, czekaj. Może ja tam jeszcze nie pójdę? Dobra, to mogę sobie wypić. Niezła faska, czujesz się nieseforynie. Wyśmienicie. Czuję się niesfornie. Dobra, trochę plastiku, czyli jednak tutaj trzeba zejść. O, w końcu! Część... O, kurczę, i znowu, fajnie. Myślałem, że to jest to miejsce, gdzie może coś być ukryte. Trochę ołowiu, trochę pieniędzów. Gdzie ja mam mój topór wspaniały? A jest, dobra, czekaj, przepraszam. Okej. Coś tu? Nie za wiele. No to tak, to załóż, to przeczytaj, to załóż. Niestety się nie udało. Czy coś stąd mi się nie przyda? Gwoździe mogę zniszczyć. Dobra, te rurki też zniszczę. To mogę wyrzucić. To sobie zostawmy. Dobra, wodę weź wypij. To szkoda wyrzucać, ale generalnie wiecie. Zostaję przy baseballu, bo iż gdyż ponieważ... Zezłomuj to od razu. Bo iż gdyż ponieważ... nic ciekawego. Daje światło. Coś tu usunąć, wyrzucić? To wyrzucę. Cześć! O Jezu! A idźże, babo! Ty też. Nic ciekawego. Już myślałem, że coś będą bronić. Czegoś. Gdzie to jest? Jeszcze niżej. Okej. Ocie, panie! Co to za miejsce? O kurcze, ty! Siema! O kurcze! Prawdopodobnie dałbym radę i bez tego kałacha, ale po prostu chciałem go wykorzystać. Dobra, tam trzeba będzie iść. Gdzie to kurcze jest, ty? Węgiel, nie wiem, czy to jest potrzebne teraz, czy nie. Też tak średnio.
Dobra, grzybki weźmiemy. Mogą się przydać. Za dużo przedmiotów w ekwipunku. Nie, jest za dużo, jest okej. Okay. Słuchaj. Nie chciałem być niegrzeczny, nie chciałem być niemiły. Co tu mamy? Bardziej na tym cemencie mi zależy. Pestki dyni też się mogą przydać chyba, nie? Czekaj, weź to wyrzuć. Dzięki. Dzień dobry. Co ty tu chłopie robisz? Szkoda, że nie można przeszukiwać zombiaków. Jeszcze niżej, co ty gadasz? Co to w ogóle jest za miejsce, ty? Siema. Całkiem sporo tych supplies'ów jest. W sensie tych surowców. Uuu, schemacik, fajnie. Coś, ktoś? Coś? Tu? Nic? Mamy możliwość pokolorować nasz karabin, ty! Patrz to. Modyfikuj. I będzie miał czerwoną rączkę teraz. O, znalazłem. To do złomowania, super, dzięki. Okej, okay. Weź to rozkop od razu. Chciał, nie chciał, to się na bank przyda. Samo jak i zresztą to. Mikser by się przydał też, znaczy ta betoniarka. O kurcze. Dobra, weź to przeładuj. Coś, kurczę, odnoszę wrażenie, że tu będzie grubo zaraz. Siema. O kurczę. Zostaw mnie. Idziecie tu? Ja nie wiedziałem, że dwóch naraz mogę tak. No to kozak. Ty, no przesuper. Ja się cieszę. Dwururka jest okej. Okay. Chociaż wolę tą taką... Takiego shotguna tutaj jest, który jest wielopowtarzalny. Dobrze ja to mówię? Nie wiem nawet, czy tak można mówić. Samopowtarzalny? Kurczę, nie wiem jak to określić. No chodzi o to, że w każdym razie można uderzyć, strzelić bez przeładowywania kilka razy. Dobra, to tu. Gdzie ja znowu wlazłem? Siema. Przepraszam za najście. Naprawdę. Nie żeby było mi jakoś z tego powodu bardzo źle, ale sorry. Żadnych kurczę książek ciekawych. Czekaj, to weź mi od razu to jeszcze zniszcz. Dziękuję. Na. No to fest. Kukurydza. Ciekawe skąd ona się wzięła w toalecie. Dobra, nic tu nie ma. Nic tu po nas. Siema. Czy to już jest ten garaż? Nie. Ale ewidentnie gdzieś tam powinniśmy kurczę się udać. Wody nie chcę, nie jest mi potrzebna.
Sobie zbieramy swoją, także luz. To jest zepsute, więc nic z tego nie będzie. To wyrzucę, bo mamy za dużo rzeczy. I teraz tak, tam trzeba wskoczyć, tak? Czy coś tam znajdziemy ciekawego? Nie wiadomo. Fajnie się skoczyło. O kurde! A wy tu skąd? Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak! Idź sobie! Idź sobie! Jeszcze jeden gdzieś tam jest. Jezu! Myślałem, że to betoniarka, ale niestety to jest tylko i wyłącznie ten. Jen, więcej was tam jest. Krzykaczka jeszcze jest? Co ona tam robi? Kto się tu dobija, przepraszam najmocniej? Halo? No jak? Ach, tu jesteś! Cześć! Jak ja mam tam wejść? Jak ja nie mogę tam skoczyć? Chyba z góry ktoś tłucze, nie? Czy jak to działa? No bez żartów. Jeszcze super. Leci samolot, a ja nawet nie wiem, gdzie on będzie. Boże, trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. A to już! To czekaj, to ja chcę w takim razie blok konstrukcyjny. Weź mi wytwórz. Nie wiem, ze dwa. Dzięki. Dziękuję. Naprawdę chciałbym wiedzieć, gdzie ty jesteś. Ej, to jest ten główny lód. No to fajnie, że tam jesteś. Dobra, przeczytaj, bierz co możesz. Przeczytaj, zjedz, dzięki. Możesz się tam uspokoić na górze. Super. Ile to ma rzeczy? 5000. Dobra, słyszymy się, myślę, jak to rozwalę. No i dobra. Udało się. Jakieś bomby, jakieś coś. Wszystko wzięte, wszystko wzięte. Dobra. Czy coś mogę stąd wyrzucić, co mi się nie przyda? Czekaj, to mogę wyrzucić. Musimy zobaczyć, kurczę, to jest maszkarę. No bo gdzieś tu się tłucze, tylko kurczę, gdzie... O, amunicja, miło. O Jezu! Jeszcze czerwono oka, czy tam żółto oka. Z dziabko się kurczę wystraszyłem. Ale dobra, bo widzę tutaj jeszcze mamy skrzyneczkę. Poka, co tu mamy. W sumie tu nic szczególnego, ale ok. A tu mamy... Też w sumie nie za wiele. Czekaj, ja to mogę wymienić za... Wymienię za węgiel. Daj mi jeszcze to. Merci. Coś tu? Zabierz co się da, co się zmieści, to weźmiemy. Rower, proszę ja ciebie za miejsce bomby. Nie wiem, po co jest ta bomba i nie wiem, jak jej używać. Także na razie się wstrzymam. Mam nadzieję, że mi napiszecie, jak jej się używa i do czego ona jest tak konkretnie. O!
coś? Kozak. Mamy 92 na 100 pancerza. Cokolwiek to oznacza. No kurczę pieczone, no. Nie spodziewałem się, że jest to tak blisko. Tym niemniej. Siema! Ja wiem, że to pierwszy widziałeś, ale kto pierwszy, ten lepszy, ale jak nie zebrałeś, no to przykro mi to mówić, ale rekwiruję to w imieniu... O Jezus! A nie, to ja byłem. Jezus, ale to zepsułem teraz. Się straszyłem w ogóle. Tragedia. Czekaj, to zamienię za to. To wymienię na to. Zobaczymy, co z tego będzie. To mogę wyrzucić, to mogę sobie zjeść. To mogę sobie zjeść też. Dzięki. Dawaj, dawaj, jazda. Bo musimy wrócić do... kurczę, mgła, super. Uwielbiam, dawno nie było. Nie znoszę mgły w tej grze. Jest strasznie... no jak to mgła w sumie. O, jeszcze deszcz, fajnie, pewnie. Milion. Jeszcze hordę na mnie napuśćcie, to już w ogóle będzie super. Czekaj, skoro tu jest ten trader, to my mamy chatę gdzieś tu, czyli tu zaraz będzie gdzieś rów, który trzeba będzie ominąć. O, tutaj jest. Dobrze. To zróbmy to w takim razie. Przepisz się. Merci. Zróbmy to w takim razie w ten sposób. Przetworzone, super. To zostawię tu. Możesz mi dać to. Możesz mi dać to, bo pójdzie na handel. To sobie zostawimy, myślę. Obrażenia od upadku, premia do łupów, handlowanie plus 10%, a to te i takie mamy duże rzeczy, więc myślę, że nie ma sensu. Dobra, otwórz to i otwórz to od razu. No, kilka modyfikacji jest. Dobra, to zrobimy tak. Modyfikuj, daj to i to. Ukończ. Czekaj. Spowalnia zużywanie się narzędzi. Dobra, to jednak to weźmiemy zamiast tego. Dobra, to zrobimy tak, to włóż. No niestety, nic nam to nie dało. To i to jeszcze mamy, tak? To już tutaj jest, czyli się nie przyda. Tutaj już mamy też dwa, czyli się nie przyda. Ja myślę, że te modyfikacje zostawimy. Czekaj, 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 mam pomysł. Modyfikuj. Daj to i daj to. I być może dzięki temu ten młot będzie droższy. Albo kurczę, topór byśmy może jeszcze. Ty, właśnie, czekaj. Modyfikuj to, zabierz jedno to. To już tutaj jest, czy nie jest? Czekaj, to mi daje. Broni białej, narzędzi i łuków. Spowalnia zużywanie się o 25%. A to? Gdy poziom zdrowia spadnie poniżej 50, przywracany będzie co 5 sekund jeden punkt. Takie se chyba. A to co to daje? Wszystkich broni białych i narzędzi. Daje szansę na ogłuszenie i spowolnienie wroga. No, nie używam tego, więc spoko. Chociaż... myślę, że to byśmy mogli zamienić. To modyfikuj, oddaj to. To możemy rzucić tu, super, a do tego właśnie dorzucimy tą szansę na omdlenie. Dobra, idziemy. Handlarzu, powiedz mi, co dasz mi w nagrodę za tak trudną misję. W ogóle fajnie, że tam w połowie tego opada deszcz, a tutaj już nie. Siemasz. Strzelby, tom 7. Lubisz zaczynać imprezę z hukiem. W pełni zdrowe cele otrzymują 20% obrażeń więcej. Wow. To wezmę. Czy masz jakąś robotę?
Transport i eliminacja. I've got work to do, if you can't say I'm not surprised. Good luck, kid. Czy masz jakąś robotę? Nie, przejrzeć towarzyszce. Cash or get lost. Sprzedaj, sprzedaj. Co ja mogę tu jeszcze mu sprzedać? To ci sprzedam. No i tyle z rzeczy chyba, które mogę sprzedać, nie? No, w sumie tak. A może masz coś fajnego na sprzedaż? Walka w mieście. To już przeczytane mamy. Świat karabinów. Rozwija umiejętność wytwarzania karabinów. Narzędzie, jak nie kijem go, to maczugą. Kuźnia przyszłości w ogóle. Weto kup. Oh, you want a guarantee, huh? Well, to nam się co jak co, ale czekaj, weź to włóż. Stacje robocze, poziom drugi, nie. Znajdź zakopane zapasy, Boże, co ja wziąłem, ja nie chcę tego questa, przepraszam. Nie chcę kopać. W ogóle mi się to nie lubię. Słuchaj, głupio wyszło, ale jak zrezygnować z misji? Nie, kto? Dobra, trudno się mówi, żyje się dalej. Kurczę, sam się na to zgodziłem, bez sensu totalnie. Dobra, a czy mogę zrobić jakieś wytrychy czy coś? Bo to też będzie dosyć, myślę, istotne. Gdzieś są jakieś wytrychy? Czekaj. Przetworzonych? Nie. Surowych? Nie. Handlarz? Również nie, ale to mogę sobie wziąć. Tu możemy dorzucić, żeby były trzy. Ten jeden już pójdzie na handel. Garnuszek. Gdzie ja wytrychy, kurczę, dałem wszystkie? Wytrych. Kute żelazo i mechaniczne części. Dobra. Weź mi to daj, co? Ja to zrobię. Mam takie? Części elektryczne. O kurczę, ty. Mechanicznych to my chyba nie mamy za dużo. Kute żelazo. Ej, bez kitu. A ja miałem takie przedmioty. Bez żartów. Gdzie ja mam mechaniczne części? No nic, trzeba będzie iść i rozkładać samochody w takim razie. No nic na to niestety nie poradzimy. Dobra, damy tak. To tu, to tu, tu. Też dam tu, bo to mi się na pewno nie przyda. Weź to ze złomu i od razu. Dziękuję bardzo. A, czekaj, jeszcze. Wiem, że to nie jest przetworzone, ale niech sobie tu będzie. Dobra. Jedźmy na to miejsce zbiórki, może się jeszcze uda, kurczę, wykopać. No nie znoszę takich misji, no. Naprawdę nie lubię. Nie dają mi żadnej satysfakcji, a jednocześnie strasznie denerwują. Chociaż potrzebujemy trochę tej gliny, więc... No dobra, no. Chciał, nie chciał, trzeba to zdobyć. A przynajmniej staram się patrzeć pozytywnie. Już? Regenerujesz się? Stamino? Dzień dobry panu. A daj se siana, chłopie. Idę kopać, człowieku. Praca fizyczna, łe. O, tam jakaś hacjenda jest. Ty też się tam... Jej, to fajne coś. I gdzie mam kopać? Tu mam kopać, tak? Tragedia. Dobra, no to ja w takim razie co? Zetnę to drzewo, żeby mi nie przeszkadzało. No i biorę się, kurczę, za kopanie, także życzcie mi szczęścia. I myślę, że tym samym
moglibyśmy sobie ten odcinek już, kurczę, zakończyć. Także to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres. Życzę wam przyjemnego dnia. Trzymajcie się i do usłyszenia jutro o tej samej porze. Hej.